Największy skandal w historii polskiego Top Model. Top Model finalista programu Top Model przestępcą sekretną. Dominik de Angelica skandal w Top Model Łebkowska i Korwin Piotrowska. Dominik de Angelica skazana za skandal. To nie jedyna taka afera w TV. Witam na kanale, ja jestem Dramcia i jeszcze tydzień temu powiedziałam, że... Wydaje mi się, że dobrym ruchem PR-owym byłoby zwycięstwo Dominika. I oh boy, jak bardzo to się zmieniło w ciągu zaledwie jednego dnia. Dla osób niewtajemniczonych wielki skandal związany z jednym z finalistów Top Model, czyli Dominikiem, postaram się przedstawić, jak zaczął się skandal, jak zareagował TVN, co powiedziała rzeczniczka ofiary i co sam Dominik ma do powiedzenia. Dzisiejszy temat jest dla mnie cholernie trudny i trochę czuję się tak, jakbym miała przed sobą dwie patelnie i musiała wybrać, do którego ognia mam dolać oliwy. W tym filmie chciałabym przede wszystkim zebrać informacje do kupy i przedstawić je na osi czasu, a także podrzucić kilka refleksji czy ciekawostek. Dominika poznaliśmy na castingu, gdzie przedstawił nam się jako sympatyczny 30-latek, który chciał wziąć udział w Top Model wraz ze swoim bratem bliźniakiem, ale temu drugiemu nie udało się przylecieć do Polski. But unfortunately, he couldn't get his passport on time due to the COVID. I'm gonna do the best I can for both of us. Dominiko powiedział, że jego ojciec został zamordowany, że jego oraz brata wychowywała mama, a później ojczym, który popełnił samobójstwo. Grew up with our mom and our dad was murdered when we were five. Then we had a stepdad. He was a hard worker. He was our coach. He was everything. Great father figure. We loved him. And then one day he was working and he slipped down these stairs. He overdosed on painkillers. W internecie można także znaleźć informację, że Dominik już pracował jako model i należał do kilku agencji. Od 2017 roku wraz z bratem Stefanem grali w amerykańskim show Hustle and Soul, wcielając się w rolę kelnerów. This March at New York's hottest soul food restaurant, the juiciest dish is what's cooking behind the scenes. And your waiters, the twins, talk about a two-for-one special. When we're going out. I zastanawiam się, czy to właśnie o tej pracy nie mówił Dominik podczas castingu. So what do you do for living? Right now I work as a waiter. Oprócz tego próbował sił na YouTubie, ale bez większego powodzenia. Co ciekawe, w rozmowie z Dominikiem Asia powiedziała: So we talked on Zoom, but my fellow jurors, you know, haven't talked to you, so yeah. Introduce yourself. Lecz jak się okazało w lutym, czyli jeszcze przed castingami, Dawid Woliński wybrał się na wakacje do RPA, wrzucając zdjęcia z tych samych miejsc co Dominik, dodatkowo nawet otwarcie komentując mu zdjęcie. W programie Dominik szybko zyskał sympatię widzów, był pozytywnie nastawiony do zadań, wspierał uczestników i całkiem dobrze wychodził na zdjęciach. Jego dojście do finału nie było więc większym zaskoczeniem i zapewne przez wielu widzów był typowany na zwycięzcę 9 sezonu. I chyba nikt się nie spodziewał, że jego dobra opinia w ciągu jednego dnia runie jak domek z kart. Na kilka dni przed finałem pod zdjęciem Dominika ukazał się komentarz z konta Operation Care, pytający TVN, dlaczego chcą promować osobę, która jest przestępcą seksualnym. Dla wyjaśnienia, Operation Care to organizacja zajmująca się pomocą ofiar przemocy domowej oraz tych na tle seksualnym. Po tym komentarzu zaczęto szukać informacji i znaleziono dokumenty na stronach rządowych mówiące o tym, że Dominik prawie 10 lat temu dopuścił się innych czynności seksualnych z nieletnią. On miał 21 lat, a ona 15. Z polskiej przeglądarki nie da się wejść na te strony, więc używam albo screenów, które mi ktoś podesłał, albo tych, które sama znalazłam. Zgodnie z amerykańskim prawem, wszelkie czynności seksualne z osobą poniżej 16 roku życia, nawet za obopólną zgodą, są uznawane za przestępstwo. Oczywiście przepisy różnią się w zależności od kraju. Z dostępnych źródeł wynika, że poza Dominikiem drugim oprawcą był Cody Butler. Rzeczniczka rodziny ofiary poinformowała, że interakcja odbyła się bez zgody dziewczyny, a gdy ta straciła przytomność, to mężczyźni podpisali się imionami na jej ciele. W związku z całym zajściem, Cody został skazany na karę pozbawienia wolności, zaś Dominik dostał wyrok 60 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Według rodziców poszkodowanej, ta różnica w wyroku dla obu panów wynikała prawdopodobnie z tego, że Dominika reprezentował prywatny obrońca, a Cody jego prawnik przydzielony z urzędu. Dominik w oświadczeniu, do którego za jakiś czas przejdę, powiedział, że proces sądowy w 2013 roku został przerwany ze względu na brak środków, co poskutkowało tym, że poszedł na ugodę, przyznając się do winy. Przeglądając Twittera, natrafiłam na pytania, które też mnie zastanawiały i z pomocą przyszła mi moja widzka, która ogarnia prawo, więc pozwolę sobie zacytować jej wypowiedź. Aczkolwiek nie traktujcie tego filmu jako eksperckiego. W sprawie Dominika z Top Model. Dlaczego miałby płacić za sprawę, skoro to on był oskarżony, a nie wytaczał komuś rozprawy? W Ameryce jest tak, że to strony opłacają wiele czynności procesowych, którymi w Polsce obciążone są sądy. Jednak te informacje dotyczą tylko spraw cywilnych, a sprawa Dominika nie jest sprawą cywilną.
Dominik na 90% miał na myśli opłaty, które musiałby ponieść w przypadku przegrania sprawy, zapłacenia odszkodowania dziewczynie itd. On przyjął karę zawieszenia, bo nie miał pieniędzy na rozpoczęcie kolejnej rozprawy, tak? Dla mnie to tylko niefortunne złożenie słów. Dominik prawdopodobnie poddał się karze zawieszenia, by uniknąć dodatkowych opłat. W 2014 roku doszło do złamania warunków wyroku w zawieszeniu, kiedy Dominik wdał się w bójkę. Odniósł się do tego twierdząc, że wraz z bratem bronił swojej ciotki przed jej agresywnym partnerem. Obu postawiono zarzuty pobicia, a z racji na wcześniejszy wyrok w zawieszeniu, Dominik poszedł siedzieć na 4 miesiące. Jak jednak sam podkreślał, nie było to bezpośrednio związane z zarzutami o wykorzystanie nieletniej. Co by było, gdyby nie poszedł na ugodę? Przecież nie można kogoś skazać z urzędu. Bał się kolejnej rozprawy? I tu jest odpowiedź też na kolejne pytanie. Dominik poszedł na ugodę właśnie przez poddanie się wyrokowi zawieszenia. Nie miał pieniędzy, by dalej walczyć, a sąd miał za dużo dowodów, żeby puścić go wolno. Po wyjściu z więzienia musiał uważać na to, co robi, był pod kontrolą. To działa w ten sposób, że gdy naruszysz wyznaczone przez sąd zasady, automatycznie wracasz do więzienia. On napisał, że poszedł siedzieć nie w związku z tą sprawą, ale to ma związek z wcześniejszą. Miał zawiasy, gdyby ich nie miał, to sędzia spojrzałby na niego bardziej przychylnie, za prawdopodobnie pobicie napastnika jego cioci. Kiedy wyszedł z więzienia, niesamowicie się cieszył oraz pisał o tym na Instagramie. Wraz z bratem Stefanem postanowili rozwijać swoje kariery w aktorstwie i w modelingu. I w taki sposób trafili do reality show Hustle & Soul, gdzie zagrali rolę kelnerów. Jak twierdzi rzeczniczka rodziny ofiary, gdy członkowie rodziny zauważają, że Dominik pojawia się w mediach, to kontaktują się z nią i proszą o wystosowanie pisma do danej organizacji. Chcą być pewni, że dana firma przeprowadza dokładny proces rekrutacyjny i wie o przeszłości kryminalnej Dominika. Podobno z jednego programu Dominik wraz z bratem również wylecieli tuż przed finałem właśnie za sprawą informacji o przeszłości Dominika. Jakiś czas później Dominik zawitał w polskiej edycji Top Model. Według fundacji Operation Car w sierpniu przed emisją odcinków stacja TVN została poinformowana o przeszłości Dominika oraz poproszono ich o zabranie stanowiska w tej sprawie. Rzekomo ta wiadomość trafiła do folderu Inny na Instagramie i pracownicy jej zwyczajnie nie odczytali, przez co nie poczyniono żadnych kroków w kierunku Dominika. Ta wersja oczywiście budzi wiele wątpliwości, czy aby na pewno tak duża stacja nic nie wiedziała i nie zrobiła researchu, skoro jednocześnie w programie tak obficie prezentuje się historię uczestników. TVN postanowił usunąć Dominika z finału, wrzucając następujące oświadczenie. W związku z informacjami o przeszłości Dominika De Angelica, który okazał się skazany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo seksualne, został on usunięty z finału Top Model. Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu. W tej chwili sprawdzamy okoliczności, w jakich do tego doszło. Zajrzałam do regulaminu Top Model w poszukiwaniu informacji i nie znalazłam tam zapisu bezpośrednio mówiącego o tym, że uczestnik nie może być karany. Z ciekawszych punktów, które mogłyby coś sugerować, znajduje się zapis, że uczestnik nie może naruszać przepisów prawa oraz że podanie nieprawdziwych danych osobowych lub niepodanie niektórych z nich może prowadzić do niemożności wzięcia udziału w konkursie czy wykluczenia. I na tym drugim zapisie bym się zatrzymała, bo może być właśnie tą luką, przez którą Dominika usunięto z programu. Jako, że nie jestem żadnym ekspertem w dziedzinie prawa, to zapytałam się jednej z moich widzek, która lepiej ogarnia prawo, czy Dominik miał obowiązek mówienia produkcji o swojej przeszłości. Z tego, co udało mi się ustalić, to początkowe informacje o jego wyrokach należały do danych szczególnie wrażliwych, objętych ochroną danych osobowych. W takiej sytuacji, jeśli TVN nie żądał zaświadczenia o niekaralności, to Dominik nie miał obowiązku mówić ze szczegółami o sprawie. Mógł po prostu rzucić częściowe informacje. Ale w momencie, gdy zapadł drugi wyrok, dane stały się dostępne dla ogółu. Nie można do nich dotrzeć przez polską przeglądarkę, jednakże TVN został wykupiony przez amerykańską spółkę Discovery. Nie wiem, co tak naprawdę wiedziała wcześniej stacja i czy Dominik im coś w ogóle mówił, aczkolwiek dziwi mnie brak researchu przy dostępnych narzędziach, którymi stacja dysponowała. Jako, że TVN uargumentował jego usunięcie jedynie wynikiem kryminalnej przeszłości, nie wiem, czy w ogóle potraktowali to na zasadzie złamania regulaminu. Wiele osób uważa, że TVN wiedział o wszystkim już dawno, a cała sprawa celowo została nagłośniona tuż przed finałem, aby zwiększyć oglądalność. Szukałam informacji na temat tego, czy można pracować w modelingu mając za sobą przeszłość kryminalną, jednakże nie dokopałam się do odpowiedzi. Dlatego zaprosiłam do odcinka Paulinę z kanału Pantinka, która pracowała już jako modelka. Cześć, witajcie i dziękuję Ci bardzo, Dramciu, że mogę pojawić się u Ciebie na kanale. Pewnie duża część z Was mnie nie kojarzy, dlatego że mój kanał na YouTube jest zdecydowanie mniejszy. W internecie działam pod nickiem Pantinka i ponad 10 lat pracowałam jako modelka na kontraktach. Dramcia opowiada dziś o bardzo trudnej sprawie, która związana jest z modelingiem i w związku z tym spytała się, czy ja nie chciałabym może dograć swojej części i opowiedzieć, jak to jest z karalnością i z pracą w modelingu.
Otóż modele, modelki zazwyczaj nie potrzebują żadnego zaświadczenia o niekaralności. Tak naprawdę w naszym zawodzie nie jest to w ogóle wymagane. Co więcej, jest sporo osób, które pracują lub pracowały jako modele i modelki również z wyrokami. Natomiast chciałam Wam zwrócić uwagę na pewną sprawę. Otóż problematycznie zaczyna się robić, jeżeli musimy aplikować o wizę pracowniczą. No i tutaj już oczywiście wszystko zależy od konkretnego państwa. Ja akurat pracowałam większość czasu w Azji, w państwach azjatyckich i nigdy takiego zaświadczenia nie potrzebowałam. Natomiast jeżeli staracie się o wizę pracowniczą do Stanów, to z tego, co udało mi się znaleźć w internecie, takie zaświadczenie o niekaralności będzie potrzebne. A przestępstwa seksualne są traktowane bardzo, bardzo poważnie. Tak więc do samej pracy w modelingu takie zaświadczenie nie jest potrzebne, ale już regulacje wizowe w niektórych państwach tego od nas wymagają. Inna sprawa też jest, jeżeli mówimy o top modelach, jeżeli mówimy o celebrytach. Słuchajcie, tacy zwykli modele, my jesteśmy tak naprawdę bezimienni. Dopóki oczywiście ktoś się nie wybije, ktoś nie stanie się sławny. Praca modela tak naprawdę polega na reklamowaniu ubrań, więc te ubrania są najważniejsze. Ale jeżeli modelem jest osoba znana, jest jakiś celebryta i te ubrania są reklamowane nazwiskiem osoby, która ma na sobie jakieś ubrania czy jakiś konkretny produkt, który promuje, to już sprawa zaczyna wyglądać trochę inaczej, dlatego że reklamodawcy prawdopodobnie nie będą chciały zatrudnić takiej osoby. Reklamodawcom zależy na tym, żeby wokół ich marki nie było kontrowersji związanych z przestępstwami seksualnymi, o których dziś Dramcia opowiada w jej odcinku. Ja Wam powiem jeszcze ze swojego doświadczenia, że na kilku kontraktach poznałam modeli i modelki, które również były na kontrakcie, którzy byli wcześniej karani i oni mi powiedzieli, że tak naprawdę nigdy żadna agencja się ich nie spytała o zaświadczenie. A propos jeszcze jednej sprawy, słuchajcie, zastanawiam się, czy Mikołaj jest na wizie turystycznej w Polsce, czy na wizie pracowniczej. Natomiast ja się zastanawiałam, dlatego że na wielu, wielu rynkach modele pracują nielegalnie na wizach turystycznych i teraz zastanawiam się, czy Dominik też jest na wizie turystycznej, bo przecież on bukował pracę, więc nie dostawał wynagrodzenia, ale czy można pracować za darmo na wizie turystycznej? To też jest dla mnie dosyć ciekawa sprawa, ale nie będę się tutaj już rozwodzić. Jeżeli będziecie chcieli trochę więcej na ten temat kiedyś usłyszeć, to zapraszam na swój kanał, a tymczasem oddaję głos do studia, oddaję głos do Dramci. Po decyzji o usunięciu w obronie Dominika staną m.in. Dawid Woliński i Michał Piruk. Woliński dodał post: zniszczyć człowieka. Jakie to proste. Zaś Michał Piruk napisał trochę dłuższy post, więc pozwolę go sobie przeczytać. Jest mi przykro, że nadal tak łatwo nam przychodzi wydawanie wyroku i strącanie ludzi w przepaść. Bez mrugnięcia okiem, bez zastanowienia, bez wysłuchania drugiej osoby. Nauczono mnie, że nie przekreśla się nigdy nikogo tak długo, jak istnieją przesłanki na czyjąś niewinność. Ludzi bez pieniędzy i znajomości łatwo jest skazać, ale na pewno nigdy się ich nie wypuszcza z powrotem na wolność od tak. Emocje są bardzo złym doradcą, więc radzę ochłonąć, poczekać i dać możliwość obrony. Wieszanie na szubienicy i palenie na stosach pochłonęły tysiące niewinnych osób. Komentarze obu panów nie uszły bez echa, a szczególnie post Michała wywołał lawinę komentarzy, w której zarzucono mu, że niby wspiera kobiety, a jednocześnie staje po stronie oprawcy. Michał, wyrok był? Był. Za kradzież batona? Nie, za przestępstwo seksualne. Ja temu chłopakowi dobrze życzę i wierzę w resocjalizację, ale takie osoby nie powinny być promowane na celebrytów w programach rozrywkowych. Dominikowi życzę wszystkiego dobrego, ale decyzja o usunięciu go z programu jest słuszna. Ja nie mówię o decyzji o usunięciu, jest ona dla mnie jak najbardziej oczywista. Natomiast mówię o skreśleniu człowieka. Michał zdecydował się zablokować komentarze i dodał nowy post na, jak sam powiedział, ochłonięcie i zastanowienie się nad przesłankami. Fajne ocieplanie wizerunku. Pamiętamy o twoim papierowym feminizmie, nawet jak usuniesz wszystkie komentarze. Nie zmieni to moich poglądów na temat tego, że nadal stoję po stronie kobiet. Również mężczyzn, dzieci, seniorów, różnych ras, religii, kultur, orientacji seksualnych. Nadal kocham zwierzęta i będę je chronić przed cierpieniem. Będę walczyć o ekologię. Nigdy jednak nie pozwolę sobie, by emocje popchnęły mnie do zbyt pochopnych wniosków, które mogą skrzywdzić kogokolwiek. Do komentowania całego skandalu włączyło się mnóstwo osób mających argumenty zarówno broniących Dominika, jak i te bardzo mu przeciwne. Stefan, czyli brat Dominika, kilkukrotnie zabierał głos w komentarzach czy odpalając krótkie live'y na Instagramie, w których zapewniał, że to co podają media to nieprawda, a jego brat nie jest przestępcą seksualnym. It's nothing really, like, this is bullshit.
Oświadczenie Dominika, które pojawiło się w nocy, już przytoczyłam, ale żeby była zachowana klamra czasowa, to powiem, że dodał wówczas ten wpis, po którym sporo osób, mimo że wcześniej na niego napluło, to nagle okazało mu wielkie wsparcie. Kolejne odbicie nastąpiło po opublikowaniu rozmowy z rzeczniczką ofiary. Część wypowiedzi już przytoczyłam, oczywiście link do całej rozmowy znajdziecie w opisie. Przedstawiono tam informacje na temat całej sprawy, przebiegu rozprawy sądowej, czy tego, jaki wpływ miało całe zajście na ofiarze. Gdy rozmawiam z jej mamą, a rozmawiam z nią regularnie, jej największy lęk dotyczy tego, że jej córka zrobi sobie krzywdę. Dziewczyna otrzymała pomoc, uczęszczała do terapeuty, ale nie jest w stanie wymazać z pamięci tego, co jej zrobili. Nie jest w stanie wymazać z pamięci tego, co on jej zrobił. Moją uwagę zwrócił fragment, w którym matka ofiary twierdzi, że Dominik się uśmiechał pod nosem, a nawet się śmiał. Nie było nas tam, więc równie dobrze Dominik może powiedzieć, że wcale tak nie było i mamy tutaj słowo przeciwko słowu. W dalszej części wypowiedzi możemy przeczytać, że podczas rozpraw w ławach znajdujących się za oskarżonym siadały nastolatki w strojach cheerleaderek, chodzące wtedy do liceum, a to wszystko by wspierać Dominika. Ten opis bardzo mi przypomina sprawę Teda Bundy'ego. Był to amerykański seryjny morderca, który mimo wielu morderstw na kobietach był przez nie uwielbiany do tego stopnia, że kibicowały mu podczas rozpraw sądowych, czy wysyłały setki listów miłosnych, gdy ten siedział w celi. Oczywiście skala przestępstw jest tutaj bez porównania i chodzi mi tutaj jedynie o aspekt rozkochiwania w sobie kobiet. Myślałam też o tej całej sprawie w kontekście wielu komentarzy zarzucającym innym to, że Dominikowi wybacza się jego winy ze względu na jego atrakcyjność. Przyszedł mi do głowy skrajny odbiór 365 dni Blanki Lipińskiej, gdzie Massimo porywa główną bohaterkę, dotyka ją bez jej zgody i uprawia z nią seks. Końcowo kobieta i tak się w nim zakochuje, bo w sumie facet jest przystojny i ma pieniądze. I jedni są zachwyceni tą opowieścią, a inni uważają ją za szkodliwą. A propos win, które przypisuje się ze względu na wygląd, to wrzucam pewien eksperyment jako taką ciekawostkę. Ludzie są skłonni przypisywać mniejszą winę dzieciom fizycznie atrakcyjnym, nawet gdy dzieci zachowywały się niewłaściwie. Karen Dion poprosiła kobiety o przeanalizowanie sprawozdań z dość poważnych awantur w klasie. Do każdego sprawozdania dołączono zdjęcie dziecka, które rzekomo było inicjatorem zajścia. Badane kobiety były skłonne przypisywać większą winę dzieciom nieatrakcyjnym i wyciągać pochopny wniosek, że na co dzień dzieci te zachowywały się podobnie. W międzyczasie TVN usunął Dominika z listy uczestników na stronie oraz wyciął go ze spotów reklamowych. Na pytania, co z pieniędzmi z SMS-ów, które wysyłano na Dominika, stacja odpowiedziała następująco. Środki zgromadzone podczas głosowania SMS na Dominika zostaną w całości przekazane na akcję społeczną TVN Pomagajmy Sobie. Celem tej inicjatywy jest wsparcie osób najbardziej potrzebujących w czasie pandemii. Jeśli chodzi o sam finał, to na początku wspomniano o całym skandalu i przeproszono, nie tłumacząc w sumie tak naprawdę nic. Dzisiejszy finał odbędzie się bez udziału Dominika, którego musieliśmy wykluczyć z programu. Jest nam bardzo przykro, że doszło do takiej sytuacji. Chcielibyśmy za nią przeprosić naszych widzów. Usunięto go również z czołówki, tak jakby w ogóle się nie pojawił w programie. Swoją drogą to tak nie działa, że jak go usuniecie, to tam go w ogóle nie było. Reszta finału przebiegła całkowicie pomijając skandal, który zapewne wielu przyciągnął przed telewizory. Sporo komentarzy pojawiło się na temat tego, że Dominik owszem odbył karę, ale takie osoby nie powinny być promowane na celebrytów. Doszły mnie słuchy o regulaminie Instagrama, więc celowo go przejrzałam i rzeczywiście znajduje się tam zapis mówiący, że osoby skazane za przestępstwa seksualne nie mogą korzystać z serwisu. Nie zdziwię się więc, jeśli Dominikowi zostanie usunięte konto. Myślałam o tym trochę i nie nawiązując do tej sprawy, to zauważcie, że w obecnych czasach każdy może być popularny. Czy to na YouTubie, Instagramie, czy przez program telewizyjny. Dla zobrazowania zebrałam kilka przykładów, które oczywiście różnią się od sytuacji Dominika, ale pokazują, że nie zawsze osoby, które stają się sławne czy rozpoznawalne, to ludzie czyści jak łza. Pierwszym przykładem, który mi przyszedł do głowy, to oczywiście Marta Linkiewicz, która zasłynęła 5 lat temu, gdy chwaliła się zbliżeniem z amerykańskimi raperami. Wówczas wywołała skandal, a dzisiaj obserwuje ją ponad 1 000 000 osób. Co więcej, dla wielu z nich jest autorytetem. Czytałam sporo komentarzy o Dagmarze Kaźmierskiej, znanej z programu Królowe Życia. I tutaj TVN promuje jej osobę, mimo że kobieta ma na koncie pobyt w więzieniu za sutenerstwo. Z innych przykładów możecie kojarzyć Jeremiego Mixa. Mam nadzieję, że tak się czyta jego nazwisko. Uznanego za najprzystojniejszego więźnia świata. Jego zdjęcia pierwszy raz zostały opublikowane w 2014 roku w kalifornijskiej kartotece policji. Trafił do więzienia na 27 miesięcy za bycie członkiem gangu i posiadanie broni. Wiele kobiet i tak było zachwyconych jego urodą i zainteresowały się nim również znane agencje.
Jeremy, kiedy tylko wyszedł z więzienia, to podpisał kontrakt, a następnie pracował m.in. dla Calvina Kleina czy Hugo Bossa. Wśród komentarzy znanych osób wypowiadających się o skandalu w Top Model, moją uwagę zwróciła aktywistka społeczna Maja Staśko, która dość obszernie wypowiedziała się na temat całej sprawy oraz skomentowała post Pieruga i story Wolińskiego. Stanowczo stanęła po stronie ofiary, podkreślając, że winny jest zawsze gwałciciel. Ponieważ tego jest bardzo dużo, to wrzucam tylko niektóre z jej wypowiedzi i możecie sobie zapauzować film, aby spokojnie przeczytać. Podrzucam również ostatni post Mai. Odniosę się do kilku zdań, bo myślę, że warto rzucić też na nie inne światło. Wczoraj Dominik miał niecałe 150 tysięcy obserwujących. W ciągu doby doszło mu z 30 tysięcy nowych obserwujących, bo ujawniono, że jest sprawcą przemocy. Widzicie, w jakim zjebanym świecie żyjemy? A ofiary są uciszane i niewidoczne. Warto pamiętać, że obserwowanie kogoś nie jest równoznaczne z tym, że wspiera się jego decyzje i popiera się we wszystkich sferach życia. Jako że wybuchł skandal, to wiele osób chce być na bieżąco z sytuacją i tym, czy Dominik odniesie się do sprawy. Dodatkowo niektórzy ustawiają swój profil na prywatny, kiedy jest jakaś drama. Przykładowo tak zrobił reżyser życia po filmie Gargamela. A obserwowanie kogoś daje stały dostęp do jego profilu. Akurat w tym przypadku wydaje mi się, że uczestnicy mają ustalone z programem, że ich profil musi być publiczny. Ale to są tylko moje domysły. Serio, nie spodziewałam się tego po Michał Piruk. Nikt nie skreśla człowieka, natomiast wiele osób krytykuje go za jego czyny. Słusznie. Krytyka należy się też TVN.pl za to, że nie reagowali wcześniej mimo informacji. Tutaj się nie zgodzę ze słowami, że nikt go nie skreśla. Wiem, że Maja chciała podkreślić, że wiele osób nie ma złych intencji, ale mimo wszystko warto pokazać, że pojawiły się chociażby takie komentarze. Oby więcej ludzi dowiedziało się o tym, co zrobiłeś, jebany oblechu. Żryj gnój. Jazda z kurwami, dopierdla z nim. Pedo, you are over, rapist. Na temat całej dramy wypowiedział się pewien model. Wiktor Stadniczenko. A tutaj to już naprawdę nie wiem, czy tak się czyta. Wiktor należy lub należał do agencji Rebel Models i pracował m.in. dla marki Reserved. Pod jednym ze zdjęć wypowiedział się następująco. Moje ulubione twoje myśli to jebać osoby, które przeżyły gwałty. Myjcie się dziewczyny, nie znacie dnia ani godziny. Mnóstwo osób oburzyło się po tym komentarzu, m.in. wspomniana Maja Staśko czy Daria Dąbrowska, uczestniczka 4. edycji Top Model. Ostatecznie Wiktor uznał, że nieważne co gadają, ważne by nazwiska nie przekręcili, zaś marki i agencje, z którymi współpracował, dość szybko się ustosunkowały. Informujemy, że poglądy i wypowiedzi naszych modeli są ich prywatnymi opiniami, reprezentujemy ich jedynie jako modeli i nie bierzemy odpowiedzialności za głoszone przez nich poglądy. Zapoznaliśmy się dokładnie z sytuacją. Jesteśmy firmą, której filarem są kobiety, więc dla nas poglądy głoszone przez tego modela są nie do przyjęcia. Zdecydowaliśmy o tym, że usuniemy z naszej strony wszystkie zdjęcia z Wiktorem, a także nie będziemy kontynuować współpracy. Dobra, mały update. Agencja Rebel Models zerwała z nim współpracę, zaś sam Wiktor dodał Instastory oraz post, w którym wytłumaczył swoje słowa oraz przeprosił. Wracając jednak do Dominika, to sporo osób go również broniło i okazywało wsparcie. Co ciekawe, wśród nich było wielu uczestników Top Model. I rzucę tutaj taką luźną refleksję. Być może ich komentarze odnoszą się jedynie do walki z hejtem, z którym się teraz zmaga, bo przecież napisanie Be Strong nie jest równoznaczne z pisaniem, że jest niewinny. Druga opcja może być też taka, że uczestnicy wiedzą coś więcej na temat całej sprawy, ale nie mogą nam powiedzieć. Niestety, póki sam Dominik się nie wypowie, to można tylko gdybać. Przyznam, że z tym filmem się wstrzymywałam, mając nadzieję, że w międzyczasie Dominik doda coś więcej na Instagramie. Wiem, że zamierza to zrobić, ale nie wiem, czy to będzie jutro, w środę, czy w ogóle za tydzień. W tej sytuacji z pewnością czas działa na jego niekorzyść. W tym całym skandalu zarówno nie jestem za linczem na drugiego człowieka, jak i przeraża mnie victim blaming, który się pojawia. Nie znając sprawy od środka, mówienie, że ofiara jest winna, bo wyglądała na starszą, albo że jak suka nie da, to pies nie weźmie, jest po prostu obrzydliwe. Jestem przede wszystkim za tym, aby wyłożono kawę na ławę, bez niedomówień, które później rodzą teorie wśród ludzi. Może warto zmienić regulamin programu, aby nie dochodziło do takich sytuacji? No chyba, że rzeczywiście TVN-owi na tym zależało. A, i przede wszystkim uważam, że uczestnicy programu powinni być informowani o tym wcześniej, bo to przecież oni godzą się zamieszkać z obcymi ludźmi pod jednym dachem. No dobra, ja się rozgadałam i dziękuję bardzo za dotrwanie do końca. Jeśli tutaj jesteście, to możecie napisać w komentarzu, nie wiem, ananas, to ja będę wiedzieć, że to wy. Dziękuję również Pantince za dogranie się do odcinka. Oczywiście zapraszam do niej na kanał, link znajdziecie w opisie. Wielkie serducho też dla moich wspieraczy oraz jak zawsze zapraszam na Instagrama, Discorda czy fanpage. Bez odbioru.